Ubiegły niedzielny festyn sołecki w Bojanie zainaugurował Dni Gminy Szemud. Zorganizowany został przy wzajemnej współpracy Gminy Szemud, Ochotniczej Straży Pożarnej, Sołectwa z Bojana i Grupy Bojanobiega. To jest druga edycja tego festynu tutaj w Bojanie. W tym roku powiedzieliśmy, że to inauguracja Dni Gminy Szemud. Początek, rozpoczęcie właśnie będzie zawsze festyn plus jeszcze dodatkowo zawody strażackie, a zakończenie zawsze dożynkami. I w środku tygodnia różnego rodzaju atrakcje. No w tym roku mamy, wiadomo, turniej międzyregionalny, plener rzeźbiarski, ale ważna rzecz, pierwsza gala Disco Polo. Pogoda wprawdzie nie rozpieszczała, dokuczał nieco deszcz, ale za to pogody ducha nie zabrakło ani organizatorom, ani uczestnikom festynu. Nikomu nie przeszkadzało, że pada. Myślę, że dzisiaj jest dużo tutaj także publiczności, która kibicuje strażakom. A myślę, że dla wytrwałych, którzy docenią naszą pracę podczas przygotowania tego festynu, też także ten deszcz nie będzie przeszkadzał, a liczymy po cichu, że w końcu przestanie padać. I tak też się stało, pod wieczór deszcz ustąpił, a publiczność dopingowana ze sceny bogatym programem artystycznym bawiła do późnego wieczora. Wystąpi jako gwiazda wieczoru Filipe, zamieszkujący w Wenezueli. Będzie także występował kabaret Kurdemol i zespół Koleczkowianie. Dla dzieci przygotowano zabawy na Zamku Dmuchanym. Kuchnia raczyła wszystkich mieszkańców darmową grochówką, ciastami zimnymi i gorącymi napojami. Dobry duch i dobre myśli przyświecały też szczytnemu celowi pomocy strażakowi Kubie, który uległ w czerwcu bieżącego roku wypadkowi podczas zabezpieczania imprezy charytatywnej. Byłem przewożony przez składa, przez tutaj współorganizatora z miejsca A do miejsca B. Składa spadłem, tak? No, doznałem urazu pęknięcia czaszki, tam stłuczenia płuc, no, jeszcze tam wielu innych obrażeń głowy. No i na chwilę obecną jeszcze tutaj powoli wracam do zdrowia. Właśnie to powracanie do zdrowia wiąże się dla Kuby z długotrwałą i kosztowną rehabilitacją. Dlatego też grupa Bojanobiega zorganizowała charytatywny bieg i marsz Nordic Walking pod hasłem Biegamy dla Kuby. Ja bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy tutaj się pojawili. Mamy ogromną motywację do działania. Chcemy wszyscy bardzo pomóc Kubie, bo to jest super chłopak. Bardzo nam pomógł przy biegu dla Magdy. Niesamowity człowiek, więc jesteśmy mu to winni. Znaczy szczęśliwi jesteśmy, że właśnie to możemy tworzyć wspólnie z grupą biegową Bojanobiega, ale też środowisko po prostu biegaczy z naszego regionu jest takie bardzo aktywne. To już nasz drugi bieg charytatywny. W pierwszym biegu też nam się udało wspaniale dla Magdy zbierać też środki. Także myślę, że dzisiaj ten bieg będzie również udany i uda nam się pomóc Kubie, który wcześniej jakby pomógł też również nam. Pomimo niepogody frekwencja dopisała wzorowo. W biegu i marszu wzięło udział 250 uczestników. Kolejną atrakcją bojańskiego festynu były zawody sportowo-pożarnicze gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, w których wzięli udział reprezentanci 6 drużyn z Łebna, Częstkowa, Przetoczyna, Szemudu, Kielna i Bojana. Strażacy walczyli o miano najlepszej jednostki gminy Szemud, zmagając się w 3 konkurencjach: musztra, bieg, sztafeta i tak zwana bojówka. Zwycięzcami okazali się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Kielno, którzy pokonali rywali zarówno w drużynach dorosłych, jak i młodzieżowych. Oprócz występów artystycznych na scenie odbywała się licytacja przedmiotów, z której dochód przeznaczono na rehabilitację strażaka Kuby. W sumie na pomoc Kuby zebrano ponad 20 tysięcy złotych. Ktokolwiek chciałby jeszcze dorzucić cegiełkę pomocy Kubie, może wpłacać datki na podane konto na ekranie.